tej strony Łukasz Witek. W roku również udało się nam zdobyć wicemistrza Polski w lotach gębi młodych. Gołąbek o numerze 6114. Samiczka ta przyczyniła się do wylatania 13. przodownika Polski. Dzień dobry, witam wszystkich hodowców i hodowczynie. Dzień dobry. Już oficjalnie odwiedzamy hodowlę wicemistrza Polski. Łukasz, jak mógłbyś powiedzieć, w jakich kategoriach, jakie zdobyłeś wyniki? No to w tym roku udało się nam zdobyć znowu wicemistrza Polski w lotach gębi młodych. Jak to mówił mój kolega, udało się. Natomiast w lotach gołębi starek, no to taki najlepszy wynik, no to jest 13 przodownik w A kategorii. No i jakieś tam mniejsze, ale już na mniejszym szczeblu. Jak mógłbyś, Łukasz, powiedzieć, jak się taki wynik robi? Masz na to jakiś złoty środek? No, na pewno ciężka praca, gołębie, wiadomo, muszą być do tego. Dużo czasu wtedy, kiedy, ja cały czas to może powtarzam, wtedy, kiedy inni śpią, to trzeba po prostu samemu nadrabiać, bo wiadomo, jest nas dwoje, no i żona też troszkę pomaga. To, co inni zrobią w trakcie, nie wiem, dnia, to ja muszę wstać rano, zaraz tam po czwartej i po prostu zrobić to przed pracą, a do pracy jest na siódmą, no i po pracy od nowa, no i tak ja trochę w koło Macieju, no ale dobrze, że jakieś tam wyniki są. W zeszłym roku przegraliśmy mistrza Polski o 0,20. Natomiast w tym roku już coraz lepiej. O 0,02. Także no, cieszymy się. Ciut, ale... No, ale no, udało się po raz kolejny. Nie wiem, wydaje mi się, że coraz to ciężej jest, konkurencja też, bo ten wynik to nie jest z samych pierwszych gołębi, bo tam koledzy też nam, że tak powiem, przeplatują. No i tyle, no, będziemy próbować w tym roku, no co, no u nas, tak jak tutaj Łukasz obserwuje, mówi, że jeździ do iluś tam osób na tydzień, no to pierwszy przypadek taki, żeby gołębie latały, a co najważniejsze, to gołębie są, o, możemy tutaj pokazać, nadal razem. Jeszcze będziemy się starali jak najdłużej, żeby to było. Póki co, no taką mają jeszcze zabawę. No właśnie, ty całą zimę będziesz oblatywał gołębie? No tak, będę się starał, żeby jeszcze z 2-3 tygodnie, tak, o, przed Sylwestrem już ich rozdzielę, nie? Żeby już im troszkę dać spokój. Stare gołębie jest w planie, żeby łączyć początkiem marca, no początkiem tam koło 8-10, coś takiego. Natomiast gołębie rozpłodowe postaramy się złączyć, no, w tym roku troszkę wcześniej. Myślę, że gdzieś tam w granicach świąt, ale to z uwagi tylko na to, że przestawiliśmy się na lotowanie tym klasykiem samic i po prostu chcemy jakby wcześniej te trzy lęgi, że tak powiem, uhodować, bo w zeszłym roku, no, żeśmy, co z tego, żeśmy uhodowali te dwa lęgi, jak na przykład z tych dwóch lęgów po jakiejś tam parze jest albo cztery samce, co musimy gdzieś tam oddać komuś, no to trzeba szybciej to, żeby te samice, chociaż żeby ze trzy samiczki były zdane pary, nie? Skąd zmiana, że tylko samicami? No, zmiana stąd, że w naszej hodowli od jakichś przynajmniej 3 lat samice są lepsze, wytrwalsze, no nie wiem, psychikę mi się wydaje, że mają taką mocniejszą. No i co, no i Kamil też tutaj, mój wspólnik, wyjeżdża jak nie do Estonii, to w inne części jak na dłużej, raz na dłużej, raz na krócej. No mówię, no, ja nie żyję z tego, mam też rodzinę, pracę. No i po prostu, żeby łatwiej nam to było, a wiem, że lepiej dopilnować jest, nie wiem, czegoś 40 jak 140. Dokładnie. Lepiej zrobić jeden oblot, a porządnie, lepiej dać jeść jednym, a nie
iluś tam. Dlatego no taka decyzja. Ja nie wiem, czy ta decyzja będzie jeszcze na ileś tam lat. Na razie jest podjęta, przynajmniej te 3 lata będziemy tak próbować. Wygodnie jest, na pewno dla hodowcy jest wygodnie, nie? No bo co, wygonimy te samice pod woliery, cały dzień są pod wolierami, samce gdzieś tam na boku, no mniej roboty jest, ale no zobaczymy, bo ja jednak uważam, że jeżeli ktoś leci klasykiem, czy samcami, czy samicami, to musi o drugie tyle więcej o gołębiach wiedzieć, jak ten, kto lata klasykiem, bo po prostu ja i inni czasami nie wiemy, że przez coś, co z przypadku, czyli nie wiem, przyleci partner, partnerki nie ma, wejdą gdzieś obok do celi, po locie i tak dalej. Czasami z naszej niewiedzy gołębie się dodatkowo motywują. No mówię, no są tego plusy i minusy. My na razie próbujemy tym klasykiem, mówię, mniej jest pracy. W ogóle same gołąbki młode, jak wypuszczamy, no to też staramy się wybierać samice. Samce gdzieś tam odstępujemy. No i tak to u nas się na razie odbywa, nie? Okej, okay, powiedz mi, ty gołębie już lotowe masz spierzone? Lotowe, dorosłe gołębie praktycznie są, nie wiem, no w 99% spierzone, natomiast z gołębi młodych, nie wiem, może 95%, okay. Tam gołąbek taki jest późny, od Piotrka Bogały prezent, to widzę, że on ma 2 piórka, ale to on startował na pełnym piórze, nie? To taki późny gołąb. A tak to no to mówię, no to może z 5% jest popierzone, tak to, albo mamy powyrzucane, no wszystko fajnie się pierze. Okej, okay, no i jak obecny okres u Ciebie w hodowli przebiega, to znaczy mówię o kurację, jak Ty to widzisz u siebie? Dla mnie, ja staram się utrzymywać gołębie cały czas w jakiejś tam formie, dlatego Łukasz się, mówię, tutaj śmieje ze mnie, bo gołębie latają, są nierozdzielone. To, że ja nie daję jakichś tam leków, to nie znaczy, że nie trzymam gołębie w jakiejś tam formie, czyli na jakichś tak zwanych ziołówkach. No, może używam mniej sedaholu, bo znowu mówię, gołębie u mnie się latają, no to mają jakąś tam przemianę materii. No mówię, no jest ich, nie wiem, niech będzie 100, czyli nie to, że 100 lata, raz wyjdą, teraz te. No, u mnie są gołębie puszczane, żona tutaj ich puszcza na godzinę, na dwie. Przygotowywania, no to są, no na razie no to są na pełnym korycie, jedzą jeszcze karmy jakieś tam rozpodowe, pierzeniowe, do tego jest dosypywana jakaś tam dieta proteinowa, natomiast no mówię, no tam z gołębiami rozpodowymi, no to za jakieś tam, myślę, że 2 tygodnie połączymy ich. No na razie to mówię, no u mnie na razie mają życie jak, nie powiem gdzie, no robią co chcą, chcą to latają, nie chcą to chodzą, no razem są, cieszą się jeszcze, no ja tam chcę jak najdłużej, żeby one się cieszyły, jak one się cieszą, w takim są, na takim są etapie jak teraz, czyli po prostu dla mnie, no to co, ja 2 razy na dzień czyszczę, 2 razy daję jeść, no ale to mówię, no dla mnie tak jest łatwiej, bo te gołębie są razem, nie niosą mi jajek, no i tak trzymam ich jak najdłużej, nie? Później jak już wiadomo, ich porozdzielam, to kłopoty jakieś różne są, bo to różnie tam mogą samice się łączyć, nie łączyć, no mi tak jest łatwo, tak jest dobrze i ja tak robię, nie? A powiedz mi, Łukasz, jakie plany na 2021, to znaczy, czy planujesz jakieś zmiany obecnie w gamiki, coś może jakieś poza tym, że będziesz latował tylko samiczkami? Nie, no to tak jak tutaj już troszkę żeśmy pozmieniali tutaj woliery. Mówisz o siatce przecież. Siatką, taką siatką było obite. To jest chyba z Polmarku, jeżeli się nie mylę. Tak, z Polmarku. Bo ona jest bardzo charakterystyczna, bo ona jest chyba z jakiegoś tworzywa sztucznego. Tak, wykonana. No, że tam nie przepuszcza jakiejś wilgoci, nie przepuszcza wiatru. No co, no tutaj już gołębnik, jak byłeś ostatnio, no to był pozakrywany, bo gołębie młode, żeby się odzwyczajały, no teraz już jest pootwierany, no tutaj, że tak powiem, gołębie się odzwyczajają. Możesz pokazać tutaj wlotkę, bo mamy wlotkę. A tak, faktycznie. Na tej wlotce właśnie gołębie lecą. Tutaj mają w sezonie taki, na dole taki maleńki podejścik, tam 10 cm nad kostką. Natomiast o, tutaj wychodzą sobie, nie? Okej. Okay. No, no i sposób zdecydowanie bardzo oryginalny. No, także
tak to u nas wygląda, mówię, no jak najprościej, żeby nie było jakiś tam, nie wiem, no jak najprościej, nie? Nie doświetlamy jakichś tam gołębi, tak jak tam niektórzy robią, przynajmniej teraz. Chyba, że nazywa się doświetlanie tym, że wracam o 16 i tam robię tutaj coś przy nich, no to załóżmy do 17.30 świecę światło, ale tylko dlatego, że daję im jeść albo czyszczę. Dokładnie. Tyle, nie? Okej. A powiedz mi, jeżeli chodzi o same już gołębi, to powiedz mi coś, jakieś plany zakupowe, bo powiedz mi, jakbyś mógł przypomnieć, nad czym ty opierasz swoją hodowlę, na jakich gołębiach? A więc tak, plany zakupowe, no to na ten rok to już zakupów wystarczy. No, chwalić się będziemy, jak będzie to wychodzić. Zakupiliśmy gołębie i od mistrzów Polski, wicemistrzów, z takich, że tak powiem, nowych, nowoczesnych gołębi. No wymieniliśmy się też z inomaś tam osobami na gołębie. No ale mówię, no co z tego, że ktoś ma, no będziemy, jak to będzie się sprawdzać, będziemy się chwalić w kolejnych latach, no zobaczymy. No na razie, no to mówię, do tej pory my nie mamy, jak to powiedzieć, nowoczesnych gołębi, a pomimo to no od 2 lat tego mistrza przegrywamy, jak nie o 0,20, to o 0,02. Chciałbym spróbować, nie ukrywam, no tych topowych gołębi, takich co tutaj w Polsce, na świecie ludzie mają. Coś tam żeśmy zakupili, będziemy próbować, zobaczymy, czy to będzie wyprzedzać te nasze, czy to tylko jakaś tam reklama. Dopóki ja tego nie dotknę, to nie powiem, no to mówię, no u jednego będą lecieć, będą najlepsze, u mnie to będzie gorsze, no. Gołębie mamy różne, no bo mówię, tam współpracujemy tutaj, no z kim, no od dawna, z Tomkiem Kaczmarczykiem, z Kielc, z Piotrkiem Bugałą, z Darkiem Olechem, z Darkiem Marciszewskim, o matko, żebym kogoś nie pominął, no mówiłem tam od Łukasza Karpińskiego. No i z wielu jakichś tam, znaczy z wielu, no z hodowli, z Holandii czy z Niemiec, no to są, mówię, no są gołębie, które są już kilka lat u nas, są nowe, także no zobaczymy, no jak coś będzie fajnego, to na pewno gdzieś tam będzie się przebijać w rodowodach, czy później powiemy, że taki czy taki gołąb, no. No i w tym roku no cieszę się z tych mistrzostw i tak dalej, ale każdy, co tam troszeczkę nas zna, no to wie, że nie lecimy w kto wie jakim dużym oddziale, bo ten oddział no Staszów, raz sekcje odchodzą, raz przychodzą, ale atmosfera jest fajna, ale co ważne, dlaczego mówię, bo cieszę się, bo tak jak mówiłem tam, że wymieniam się z różnymi, między innymi tam z Piotrkiem Bugałą i cieszę się, bo teraz już nie pamiętam, ale tam gołąb, który jest liczony do B kategorii, czy tam Piotrek przegrał podium w Polsce, jest nasz oryginalny, jest też nasza samica, co tam jest mistrzem regionu w A kategorii. No i cieszę się, bo te gołębie tam potrafią siadać i na pierwszym, i tam, no nie pamiętam, na 7, na 8, na 14, bodajże na 30 którymś, na ileś tam tysięcy gołębi, czyli dla mnie to jest nie do zrobienia, bo ja tyle tutaj gołębi nie mam, ale dla mnie jest, nie powiem, no za bardzo fajnie, że po prostu te gołębie też umieją wygrywać na Śląsku na ileś tam tysięcy gołębi. Nikt mi nie powie, że załóżmy u mnie w oddziale leci 3 czy 2 czy ileś tam. No one też potrafią wygrywać tam na te prawie 20 tysięcy. No to jest udowodnione na piśmie. Dokładnie. Łukasz, a powiedz mi, bo jesteśmy u ciebie, bo szykujesz gąbki na aukcję. Tak. Jakbyś mógł powiedzieć, co to za gołębie przygotować na aukcję? No to tak, na aukcję top od the top, tam dla was, przygotowałem rocznego gołąbka. Gołąb ten jest pełnym bratem gołębia właśnie tego 4793, co u Piotrka Bugały jest w drużynie tego pierwszego przodownika Polski. No, naprawdę kilka fajnych, jak nie kilkanaście gołębi, między innymi będzie pełny brat drugiego gołębia oddziału w GMP. Jest to czwarty gołąb okręgu Kielce.
No i wiele, wiele innych mówię, tutaj tam po 61.14, po 72.00, no najróżniejsze, naprawdę fajne gołębie, które ja równie dobrze mógłbym i dla siebie zostawić i na pewno będę też zostawiał takie gołębie, no jak nie w tym roku, to za rok, bo to jest to, co ja lecę, nie? Takimi gołębiami. Nie mam innych. Te gołębie przegrywają mistrza Polski. Tyle, hodowcy. Pozdrawiam się, że krótki materiał, ale wyczerpujący. Czy podzielisz się, Łukasz, swoim numerem telefonu, gdyby hodowcy mieli jakieś pytania do ciebie? 607-758-244. Tak, więc... na 99%. No, wreszcie w opisie umieszczę twój numer telefonu, ale no, zapraszamy do kontaktu. Gdy jak ktoś ma jakieś pytania do ciebie, jakieś porady, to zapraszamy. Nie ma problemu. Dzwonią szczególnie zaciekawieni o to, że jak to jest, że masz gołębie razem, są, nie niosą jajek, no i różne tam rzeczy. No. Ludzie myślę, że no nie wierzą, że po prostu czym mniej dajesz jakichś różnych specyfików. Ja nie mówię, żeby nie dać jakiegoś tam białka czy w trakcie lotów, ale chodzi o jakieś tam leki. No ja też nie jestem jakimś tam zwolennikiem dawania żadnych leków w takich czy w innych okresach. Ja uważam, tak jak niektórzy mistrzowie tam na filmach mówią, że też nie dają, ja im wierzę, bo ja mam to u siebie udowodnione, że po prostu czym mniej daję, tym mam lepiej, nie? Rozmawiamy o lekach, nie? Także to jest prawda, trzeba w to wierzyć. Ja, tak jest u mnie, no, u nas. No. Także zapraszam na aukcję. Dobry lot.